stary, możemy cię zabrać, ale najpierw musimy pojechać do jednego z domów dziecka. Chcesz zabrać namiot w mojej wiosce? To idź się z tym. Pęknięta, przedziurawiona. Co się z niej robi? Że dużą krowę można mniej więcej gubić za 600. Nie opowiadałem wam o rolce niezależności, więc teraz wam opowiem bardzo krótko. Namiot w mojej wiosce? To idź się z tym. Ja ci przyjdę i będę mówić. Panie Tomku, proszę wstawać. Ktoś inny z dorosłych przyjdzie dotknąć namiot, zobaczyć czy jeszcze stoi. A ktoś jeszcze inny spróbuje cię dotknąć przez namiot. A jak będziesz odstawiać namiot w nocy, to będzie ci was akurat 30, a nawet 40 osób. Z wioski. Będą stać dotąd, aż pójdziesz spać. Morning. Kumple już czekają. W niektórych miejscach normalnie ludzie są tak ciepli w Tanzanii, że ja jejku naprawdę jestem zszokowany, jak wielkie różnice panują pomiędzy krajami w Afryce. Człowiek dopóki nie przyjedzie tutaj, tego nie zrozumie. Taka różnica między mentalnością ludzi, że nawet ciężko jest sobie to w jakiś sposób poukładać. To ciekawe doświadczenie, ponieważ połowa mojej podróży przebiegała przez porę suchą, a połowa będzie przebiegała przez porę deszczową. Jak tutaj jest w Tanga gorąco, poziom wilgotności krytyczny. W ogóle jak się człowiek idzie położyć w nocy, to normalnie spać się nie da. Jest taka parnota, że szok. I właśnie jestem w seksualnym lasku. Wszędzie ślady po prezerwatywach. Jak Boga kocham, pierwszy raz w życiu widzę metalowe podkłady, ale wymyślili, zobaczcie, beton, no i na to metal, żeby się nie kruszyło. Niezły. No normalnie jakbym tutaj został cały dzień, to by mi chyba mózg ścięło, jak jajko sadzone. Jak to nie kochać autostopu? Jedziesz sobie drogą, na której nic nie jedzie przez godzinę. W końcu jadą pracownicy socjalni, którzy mówią tak: słuchaj, stary, możemy cię zabrać, ale najpierw musimy pojechać do jednego z domów dziecka i zobaczyć, czy wszystko tutaj funkcjonuje tak, jak trzeba. I powiem wam, że to nie jest taki dom dziecka. To jest dom dziecka, ale też taki hospicjum poniekąd, ponieważ można tutaj znaleźć dzieci, które mają problemy ze zdrowiem, które nie mają nóg, które mają powykręcane kończyny, nie wiem jak się to nazywa, które mają porażenie mózgowe. Dużo wózków inwalidzkich. Wydaje mi się, że przydałoby się trochę nowych. Stan. Niektóre całkiem dobre, ale tutaj widać, że na przykład koło już zepsute. Wykrzywione. Jumbo. Jumbo. Don't worry, no problem. Pan się wycykał, że ma brudną rękę. Co ja przecież? Przecież ja nie jestem czyścioszek. Tutaj na przykład mają szwalnię. Zobacz. O. Czyli robią sami ubrania. Szyją. A tutaj co my mamy? Tutaj mamy sypialnię. A, dziewczyny tutaj śpią, no nie będę im wchodzić do pokoju, ale zrzućcie okiem.
Very nice. I dużo jak widać, Jumbo, dużo jak widać osób niepełnosprawnych. Tutaj jeszcze wskoczymy sobie do środka i zobacz, nadszedł wózek. Kurczę, no przydałby się nowy. Ale zobaczcie, jaka inwencja twórcza. Wózek się popsuł, to z plastikowego się zrobiło taki, żeby można było siedzieć. Piękne. Dzieci tutaj pracują, nie ma tak, że się obijają. Wszyscy muszą pracować na siebie, zarabiać na siebie, w sensie zarabiać. W sensie tak jakby pomagać w utrzymaniu tego kompleksu, bo ten kompleks nie jest mały. It's here. Santa. Weekend? Yes, yes. Zobaczcie, jakie mają tutaj łóżeczka. Skromnie, takie dorm... Pięknie to wygląda. Zobaczcie, to małe łóżeczka, moskitiery, trzymają rygor i uczą dzieci, żeby było czyściutko. I tak powinno być. Nie wiem, czy wiedzieli o tym przyjeździe, czy nie wiedzieli, ale jest po prostu genialnie. Jednak targ ma taki chaotyczny stan bytu. W sensie jest to wszystko porozrzucane tak bardzo mocno, bardziej niż w Etiopii na przykład. Tutaj pan żebra. Najlepszy ciekawy motyw. Recykling. Stara opona. Kawałek starej opony. Na przykład taki kawałek. Już zużyty. Się nie nada. Pęknięta, przedrawiona. Co się z niej robi? Z niej się robi, moi drodzy, sandały. Kurczę, zobaczcie, jakie zarąbiste. Jaki sandals. No nie wiem, no taki sandals zjechać to naprawdę trzeba dużo siły. Ale jak to zrobione jest? Na gwoździe. Gwoździem przymocowane. Kurczę, zarąbiste. Pamiętacie tą roślinę, która wyglądała poniekąd jak agawa? Na którą mówią sajso. Z niej wydobywa się takie włókna. Coś w ten deseń. Nie wiem, czemu to tutaj leży, ale sobie przywłaszczę na chwilkę. Takie włókno się wyciąga i z tych włókien później plecie się takie warkocze. Takie, które służą na przykład do przywiązywania zwierząt. Krów, kóz. Owiec, ale to jest mocne jakie. Nie widziałem worku. Ziom mówi, że worki jeszcze się robi. Widziałem tylko liny. I elegancko to wygląda. Większe, mniejsze. Tutaj mamy targ krów. Dużą krowę. Można mniej więcej kupić za 666 tysięcy szylingów tanzańskich. Nie wiem, ile to jest. Musiałbym przeliczyć, ale sobie przelicz na kalkulatorze. Podziel przez 601. Mniejsze na przykład za 2000 i powiem szczerze, że są dorodne sztuki, dorodne. Z panem Nierem i Salonatem lecimy sobie. To pytanie błądzi, jak powiedziałem wcześniej. A wiesz, co jest najbardziej tak szalony w tym dniu dzisiaj? Fakt, że jadę do miejscowości, do takiej małej wioski Masajów, gdzie mieszka Niemka, która ożeniła się z Masajem i mieszka już tam 9 lat. Ale najśmieszniejsze jest to, że ja tak naprawdę nie wiem, jak ta wioska się nazywa i mam tylko prawdopodobne położenie tej wioski. Prawdopodobne. Bo tutaj masz tak, o tak. Czasem drogę masz w tą stronę, czasem drogę masz w tą stronę. No i czasem w tamtą stronę.
Ledwo wytrzymałem na motorze, ledwo. No normalnie tak mi plecak ciągnie. Mam obładowany jedzeniem i wodą. Myślałem, że tutaj w ogóle ludzi nie ma. Oj. Przezorny, zawsze ubezpieczony. A tutaj zawsze mam w podróży tak hulajnogą, że zawsze ona mnie jakoś tak, wiecie, podniesiesz tak i ona się przekręci i uderza w nogę, w kostkę. W kostkę jak uderzy, to po prostu normalnie aż się człowiek zwija z bólu. Jak dzieciaki wypasają zwierzęta. Bo nie biegają za każdą kozą, która gdzieś tam próbuje zdezerterować i uciec, czy krową. Tylko biorą kamienie i rzucają kamieniem. Ciach! Dostanie taka krowa w głowę i od razu idzie w dobrą stronę. Nie opowiadałem wam o rolce niezależności, więc teraz wam opowiem bardzo krótko. A może bardziej nie opowiem, a przedstawię. Więc niezależność w podróży jest szalenie ważna. I taką też niezależność w pewnych kwestiach daje rolka papieru toaletowego, którą nazywam rolką niezależności. Bo jeżeli masz taką rolkę, jak ja kupiłem za 50 groszy całą rolkę, to jesteś człowiekiem niezależnym od nikogo. Tutaj wysrać się można wszędzie. Nie tak jak w Etiopii, że tylko gdzieś pójdziesz, skręcisz do lasu, to masz ludzi. Lecimy teraz lokalnym autobusem. Jest wypchany po dziurki. Normalnie nie ma miejsca. Kompletnie nawet, żeby palca wsadzić. Wszyscy jeszcze jak kogoś spotkamy na drodze, to i tak weźmiemy. Muszę przyznać, że jazda autobusem lokalnym za dyszkę to było całkiem spoko przeżycie, ale na raz, bo tak naprawdę nogi podkulone pod brodę, dosłownie. Cały czas ktoś idzie, ktoś kury wynosi, ktoś przenosi worek z mąką, ktoś inny się próbuje przesunąć, szaleństwo jakieś. Teraz z kumplem, kumpel Masaj, idziemy do tej koleżanki Niemki. Nie wiem, gdzie ona mieszka. Kurczę. Jedna wielka przygoda dzisiaj. Naprawdę, tak z grubej rury. Już musimy kończyć, ale to oczywiście jeszcze nie koniec. Bardzo ci dziękuję za obejrzenie całego odcinka. Jeżeli masz chęć na więcej historii z drogi, ludzi z drogi, to polecam książkę Ludzie Drogi, która jest przedłużeniem opowieści filmu, który właśnie obejrzałeś. Tymczasem do usłyszenia i pamiętaj, łapeczka i komentarz bardzo motywują. Cześć!